Cześć i czołem, witajcie w moim warsztacie. Dzisiaj taki szybki temat. Mam nadzieję, że mój komputer da radę i będę w stanie zmontować ten film. Jadę na pożyczonym zasilaczu w komputerze, więc może się uda. Lecimy z tematem. Co ja dzisiaj wam pokażę? A mianowicie dzisiaj pokażę wam tak. Dwa patyczki do szaszłyków. Kawałek sklejki. To jest sklejka bodajże 12 i do tego będzie nam potrzebny jeszcze taki szablon. O, zrobimy takiego kangurka dla dzieci. Mamy teraz okres, gdzie mamy przymusową kwarantannę, więc moje dzieci się strasznie nudzą. Ja mam nadzieję, że jak przyniosę tego kangura do domu, to w tym momencie dzieci będą zadowolone, będą mogły się tym pobawić. Ale do tego będzie potrzebna jeszcze jakaś zjeżdżalnia. I tutaj, jeżeli macie w domu panel podłogowy, można go, albo jakiś kawałek innej deski, można go spokojnie wykorzystać i powinno to działać. A my... Nie ma co więcej tam gdzieś się rozwodzić, tylko teraz tak, ja muszę przykleić ten szablon do sklejki, wytnę jeden egzemplarz gotowego takiego kangurka i w następnej kolejności będę wycinał już z wzoru, nie od szablonu, tylko z wzoru będzie mi to łatwiej po prostu przenieść wszystko na nową deskę, na nową sklejkę. Także zabieramy się do roboty.
Ja już mam wycięte tutaj i nogi, i korpusy. I teraz najważniejszą rzeczą, w zasadzie najbardziej dokładną rzeczą, którą trzeba wykonać, to trzeba nawiercić tutaj te otwory. Musicie sobie zmierzyć średnicę tutaj tego wałka. Ja akurat nie mam tutaj 3,8, także tutaj już mam zapięte wiertło. I co trzeba zrobić? Pierwsze co, trzeba dosyć dokładnie sobie napunktować te dwa otworki na szablonie i tylko na szablonie. Załóżmy, że będą w tym miejscu, po to, żeby nam ładnie siadło wiertło. Tutaj na tych nogach już nie będę, a to wam za chwilę pokażę dlaczego. Jeszcze teraz tylko na korpusie. Jeden. I drugi. Dobra. I teraz, żeby wszystkie nogi, żebym miał idealnie wywiercone, bo jak krzywo wywiercicie, to będą krzywo osadzone te nogi i to nie będzie chciało tak się kręcić, jak się powinno kręcić. Do tego użyjemy taśmy dwustronnej. Mamy tutaj naszego delikwenta zrobionego. Trzeba znaleźć odpowiedni kąt do niego, żeby on zadziałał. A wygląda to w taki sposób. Jak widzieliście, taką zabawkę można w dosyć łatwy sposób zrobić. Ważne są w zasadzie dwie rzeczy. Żeby w miejscu, gdzie mają być nawiercone otwory na nogach, musi być w tych miejscach, w miejscach osi, musi być idealnie. Drugi otwór jest po to, żeby robił nam tutaj blokadę w tym miejscu. O. Widzicie ten patyczek tam? On nam robi blokadę. I pokażę wam jeszcze coś jednego. Nie wiem dlaczego w tym szablonie, który ja miałem, była taka wersja bez przednich łap. Jeżeli nie będzie miał przednich łap, to on nie będzie się... On się będzie wywracał, bo nie będzie się miał o co zaprzeć. A ten sobie tutaj spokojnie będzie jechał. Tutaj mogłaby być jeszcze troszkę wyższa ta pochylnia,
ale spać nie chce. No, cwaniak. No, także ja kończę tutaj te pitolenie i idę do domu, póki jeszcze jest czas, bo jest za 5:08, przed 25 minut, więc idę do domu, dam to córce, niech się troszkę pobawi. I obowiązkowo muszę wziąć ze sobą tą deskę, nie? O. I działa, działa. Można, można. Dobra, słuchajcie. Coś chciałem powiedzieć jeszcze, kurde bele. Aha, w opisie macie linki do mojej grupy i do innych ciekawych grup, na które bardzo serdecznie zapraszam. I w zasadzie to by było tyle. Do następnego, do miłego, pozdro, bez pitolenia, Olo76. Ja się jeszcze chwilę pobawię, zanim oddam sprzęt córce. Piękna sprawa. Ale idziemy, bo jeźdź nie dostaniesz. Nara!